Jak śpiewał Perfect, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Niekoniecznie niepokonanym, bo o to w boksie trudno, ale przynajmniej w odpowiednim momencie. Wielu zawodowych pięściarzy ma z tym ogromny problem i ignorując oczywiste, czytelne sygnały, nie daje za wygraną. Mike Tyson. Najmłodszy mistrz świata wagi ciężkiej w historii. Ringowa bestia, która dosłownie rozszarpywała swoich przeciwników na strzępy. Niestety, Tyson nie najlepiej radził sobie w życiu pozasportowym. Problemy z prawem, więzienie, narkotyki, ostatecznie bankructwo. Żelazny Mike już pod koniec lat 90. nie miał serca do boksu, jednak wciąż wzbudzał niesamowite zainteresowanie. A ponieważ potrzebował pieniędzy, nadal walczył. W lipcu 2004 roku sensacyjnie przegrał przez nokaut z Danem Williamsem. Rok później zdominował go Kevin McBride. Wielki, ale wyjątkowo surowy technicznie i wolny Irlandczyk, którego kilka lat wcześniej zmiótłby z ringu w ciągu maksymalnie 3 rund. Po wszystkim dawny mistrz otwarcie przyznał, że nie chce więcej boksować. Że nie ma już serca do tego sportu i wszedł do ringu tylko dlatego, że potrzebuje pieniędzy. Co prawda w zeszłym roku Tyson wrócił do treningów i stoczył nawet walkę, jednak na szczęście tylko pokazową. Sugar Ray Leonard. Absolutna legenda ringów zawodowych. Mistrz świata 4 kategorii wagowych, pogromca takich pięściarzy jak Wilfred Benitez, Thomas Hearns, Roberto Duran czy Marvin Hagler. Wybitny technik, szybki, błyskotliwy, nieprzewidywalny. Karierę kończył kilkukrotnie, ale wydawało się, że w 1991 roku po punktowej porażce z Terrym Norrisem definitywnie. Miał wówczas 35 lat, wielkie dokonania i nie musiał już nikomu niczego udowadniać. Niestety w 1997 roku zdecydował się na kolejny powrót. Zmierzył się z młodszym o 6 lat Portorykańczykiem Hectorem Camacho. Niestety potwierdziło się, że boks to nie jest sport dla starych ludzi. Szczególnie takich, którzy bazowali na szybkości, refleksie i mobilności. Camacho całkowicie zdominował rywala, w 5 rundzie rzucił go na deski, a chwilę później zmusił sędziego do przerwania walki. Była to pierwsza i jedyna porażka Leonarda przed czasem. I jednocześnie jego ostatni występ w karierze. W takim zestawieniu nie mogło zabraknąć polskiego akcentu. Andrzej Gołota miał swoje wzloty i upadki, ale niejednokrotnie udowodnił, że był znakomitym pięściarzem i dysponował naprawdę wysokimi umiejętnościami. Pierwszym sygnałem, że czas pomyśleć o emeryturze, była błyskawiczna porażka z Leymonem Brusterem. Drugim, zdecydowanie wyraźniejszym, równie szybka przegrana z Rayem Austinem. Problemem Gołoty był nie tylko wiek i wyboksowanie, ale także wyeksploatowany latami morderczych treningów organizm. Wydawało się, że Polak odpuści i w wieku 40 lat zawiesi rękawice na kołku. Jednak zaledwie rok później w łódzkiej Atlas Arenie zmierzył się z debiutującym w wadze ciężkiej Tomaszem Adamkiem. Gołota nie dopuszczał myśli, że Adamek, który jeszcze niedawno boksował w wadze półciężkiej, może stanowić jakiekolwiek zagrożenie. Ale przewaga szybkości i dynamiki górala była zdecydowanie zbyt duża. Przez 5 rund Adamek bezlitośnie rozbijał Gołotę, aż w końcu sędzia zdecydował się zainterweniować. W 2013 roku Andrew zgodził się jeszcze na pojedynek z Przemysławem Saletą. Innym, wiekowym już weteranem, którego w czasach świetności prawdopodobnie pokonałby bez większych problemów. To była naprawdę zacięta, emocjonująca walka, jednak 45-letni Gołota był tylko cieniem dawnego siebie i w 6 rundzie został przez Saletę znokautowany. To był jego ostatni oficjalny pojedynek. Rok później pożegnał się z kibicami pokazową walką z Danielem Nicholsonem. Joe Louis, jeden z największych mistrzów wagi ciężkiej w historii, zakończył karierę w roku 1949. Miał wówczas na koncie tylko jedną porażkę. Z legendarnym Maxem Schmelingiem, któremu później udanie się zrewanżował. Niestety z powodu wysokiego długu, którego nie był w stanie spłacić, musiał wrócić do ringu. W październiku 1951 roku 37-letni Louis stanął w ringu z niepokonanym Rockym Marciano. Pięściarzem niskim, kiepskim technicznie, ale piekielnie twardym i obdarzonym nokautującym ciosem.
W ósmej rundzie zmęczony, zamroczony Luis został dosłownie wyrzucony z ringu przez swojego następcę. To było bardzo wartościowe medialnie zwycięstwo Marciano, jednak Joe Louis ze swoich najlepszych lat zawiesiłby poprzeczkę zdecydowanie wyżej. A kto wie, być może nawet by zwyciężył. Zawodowa kariera Roya Jonesa Jr. trwała bardzo długo, bo aż 29 lat, jednak trzeba pamiętać, że jego prime przypadł na lata 90. Miał wówczas tak dużą przewagę nad rywalami, że często pozwalał sobie na efektowne prowokacje. Spadek formy Jonesa po raz pierwszy uwidocznił się po jego powrocie z kategorii ciężkiej. Przegrał wówczas 3 pojedynki z rzędu, w tym 2 przed czasem. W 2009 roku już w pierwszej rundzie został niespodziewanie znokautowany przez Daniego Greena. Później przegrał z Bernardem Hopkinsem i podjął decyzję o zmianie kategorii wagowej. W debiucie w wyższym limicie zastopował go Denis Lebediew. W kolejnych latach Jones wygrał kilka pojedynków ze słabszymi przeciwnikami, jednak nie był już w stanie rywalizować na najwyższym poziomie. W 2015 roku zaliczył kolejną dotkliwą porażkę przed czasem. Tym razem w Rosji znokautował go Enzo Macarinelli. Po tym występie wszedł do ringu jeszcze 4-krotnie i w 2018 roku w wieku 49 lat zakończył zawodową karierę. Wydaje się, że o dobre kilka lat za późno. Wyjątkowy styl walki Muhammada Alego opierał się na atutach, które z wiekiem traci się jako pierwsze. Dodatkowo, jak powszechnie wiadomo, Ali zmagał się z chorobą Parkinsona, której pierwsze symptomy prawdopodobnie pojawiły się jeszcze w czasach, gdy boksował. Dopóki pozwalało mu na to zdrowie, był dla przeciwników nieuchwytny. Niestety, pod koniec kariery wyglądał zdecydowanie gorzej. W 1978 roku przegrał na punkty z mającym na koncie zaledwie 7 zawodowych pojedynków Leonem Spinksem. Pięściarzem, który, jak pokazała przyszłość, nie był nikim wybitnym. W rewanżu Alemu udało się zwyciężyć i po tym pojedynku słusznie ogłosił zakończenie kariery. Niestety nie wytrzymał na sportowej emeryturze zbyt długo. W październiku 1980 roku zmierzył się z niepokonanym, znajdującym się na fali wznoszącej Larrym Holmesem i był w tym pojedynku całkowicie bezradny. Po 10 rundach Angelo Dundee zdecydował się przerwać to jednostronne widowisko. Ali nie dał jednak za wygraną i w wieku 39 lat podjął jeszcze Trevora Berbicka. Bardzo solidnego pięściarza, jednak słabszego niż Larry Holmes. Niestety, jemu również nie podołał i po tym pojedynku zawiesił rękawice na kołku. Zaledwie 3 lata później oficjalnie zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona. Charakterystycznie opuszczone ręce, niesamowity refleks, szybkość i wielkie umiejętności. Sergio Maravilla Martinez przez lata był jednym z najbardziej efektownie walczących pięściarzy. Niestety trapiły go poważne kontuzje. Zerwane więzadła, złamana ręka, uszkodzony bark, pęknięta szczęka. Było wiadomo, że Argentyńczyk ma swoje problemy, jednak to, co wydarzyło się 6 lipca 2014 roku, było dla większości kibiców szokiem. Miguel Cotto już w pierwszej rundzie 3-krotnie rzucił Maravillę na deski. Martinez wyglądał w ringu jak starszy pan, który bardziej niż z przeciwnikiem walczy ze swoim ciałem. Nie był w stanie nawiązać rywalizacji z perfekcyjnym tego dnia Puertorykańczykiem. W 9 rundzie Maravilla po raz 4 wylądował na deskach, a trener, widząc jak bezradny jest jego zawodnik, zdecydował się poddać walkę. Przez dłuższy czas wydawało się, że był to ostatni występ Martineza, jednak w zeszłym roku 45-letni Argentyńczyk ogłosił, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i wraca. Stoczył 2 zwycięskie walki z nieznanymi szerzej rywalami i nie możemy wykluczyć, że zobaczymy go w ringu z kimś poważnym. A to nie może się skończyć dobrze. Oczywiście ta lista mogłaby być o wiele dłuższa, ponieważ przeciąganie kariery to rzecz bardzo powszechna. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za jakiś czas przygotować drugą część tego materiału i omówić inne ciekawe przypadki. Z mojej strony to wszystko, dzięki za uwagę i do usłyszenia.